mistrzów Polski juniorów do lat 15, kategoria wagowa do 44 kg. Oleśkiewicz Sylwia, 51 kg w urwaniu. W podrzucie Oleśkiewicz Sylwia, omega kleszczu, 59 kg. I w dwuboju 110 kg Oleśkiewicz Sylwia. Właśnie dziś będzie startowała, możemy być świadkami nowych rekordów Polski. W kategorii do 44 kg rekordzistką Polski do lat 17 jest Szlasa Emilia, 55 kg w urwaniu, Legia Warszawa, 67 kg w porzucie i 121 kg w uboju. Emilia Szlasa, Legia Warszawa. Podejście niezaliczone. Ciężar pozostaje ten sam. Długoszewska Aleksandra. Podejście drugie. Podejście niezaliczone. 2 minuty czasu. Długoszewska Aleksandra, LKS Dobryszyce. Podejście trzecie. Do 19 kg przygotuje się Krupa Karolina w LKS Siedlce Nowe Iganie. Dostaję to, co chcę. Dostanę bez wysłuchu, zabijam czas.
podejście zaliczone. Takim rezultatem Rogoszewska kończy rwanie. 19 kg zakładamy na sztangę. Krupa Karolina, Welke z Siedlce, nowe biganie, podejście pierwsze do 23. Przygotuje się Zielewicz Martyna. Podejście zaliczone i 20 kg zakładamy na sztangę, 2 minuty czasu, grupa Karolina, podejście drugie do 23, przygotowuje się Zielewicz Martyna, 21 panowie. Krupa Karolina, Welke z Siedlce, nowe biganie, podejście drugie do 23, przygotuje się Zielewicz Martyna. I pan Dawid Fertykowski przy pomoście, trener Karoliny Krupy. Podejście drugie. Podejście zaliczone. 23 kg proszę założyć na sztangę. Zielewicz Martyna, promień opalenica, podejście pierwsze. Do podejścia trzeciego przygotuje się Krupa Karolina i pan Witold Dziurna przy pomości. Podejście zaliczone. 23 pozostaje. Krupa Karolina, Welke z Siedlce, nowe biganie, podejście trzecie. Podejście zaliczone i takim rezultatem Krupa Karolina kończy rwanie. 26 kg Zielewicz Martyna, promień opalenica, podejście drugie. Do 27 przygotuje się Bobrowska Natalia. Trenerami tego zespołu są pani Kołucka Weronika i pan Witold Dziurla. Podejście zaliczone. 27 proszę założyć na sztangę. Bobrowska Natalia, Unia Krubieszów, podejście pierwsze
do 28. Przygotuje się Ołówek Klaudia, LKS Dobryszyce. I pan Antoni Czernie przy pomoście. Podejście zawieszone. 28 proszę założyć na sztangę. Ołówek Klaudia, LKS Dobryszyce, podejście pierwsze. Zmiana 28 pozostaje. Bobrowska Natalia, Unia Lubieszów, podejście drugie. Zmiana 28 pozostaje. Zielewicz Martyna, Promień Opalenica, podejście trzecie. Do 29 przygotuje się Bobrowska Natalia. Podejście zaliczone i takim rezultatem Zielewicz Martyna kończy wyrwanie. 29 kg zakładamy na sztangę. Bobrowska Natalia, Unia Lubieszów, podejście drugie. Do 30 kg przygotuje się Ołówek Klaudia. Podejście niezaliczone. Bobrowska Natalia, Unia Lubieszów, podejście trzecie. 2 minuty czasu. Zmiana. Bobrowska podwyższa do 30. 30 kg zakładamy na sztangę. Ołówek Klaudia, LKS Dobryszyce, podejście pierwsze. Szósta zawodniczka Mistrzostw Polski do lat 15. Podejście zaliczone, a ja informuję zawodniczki i szanownych panie i panów trenerów, że między rwaniem a podrzutem będzie 5-minutowa przerwa. 30 kg Bobrowska Natalia, Unia Lubieszów, podejście trzecie. Do 33 przygotuje się Krygier Antonina. Podejście zaliczone, nowy rekord życiowy. Takim rezultatem Bobrowska Natalia kończy rwanie. 33 kg. Proszę założyć na sztangę. Krygier Antonina u Olka Ostrów Mazowiecka. Podejście pierwsze. Do podejścia drugiego przygotuje się Ołówek Klaudia, LKS Dobryszyce. I pan Zygmunt Klepacki przy pomoście. Podejście niezaliczone. W
33 pozostaje, Ołówek Klaudia, LKS Dobryszyce, podejście drugie. Zaliczone. Krygier Antonina, Uorka, Ostrów Mazowiecka, podejście drugie do 34, przygotuje się Ołówek Klaudia. Podejście zaliczone. No to 34 kg, 2 minuty czasu. Krygier Antonina, Uorka, Ostrów Mazowiecka, podejście trzecie. Do 36 przygotuje się zmiana, 35 kg, panowie. Krygier Antonina, Uorka, Ostrów Mazowiecka, podejście trzecie. Do 36 przygotuje się Ołówek Klaudia. Antonina Krygier zapewniła sobie już jeden z małych medali w rwaniu. No umownych, bo tutaj tylko są medale za dwubój. Krygier Antonina to wicemistrzyni Polski do lat 15. Małeszewicze 2013. Podejście zaliczone. I takim rezultatem Krygier Antonina kończy rwanie. 36 kg zakładamy na sztangę. Ołówek Klaudia, LKS Dobryszyce, podejście trzecie. I przypomnijcie, pan Sebastian Ołówek. Podejście zaliczone. Takim rezultatem Ołówek Klaudia kończy rwanie. 40 kg zakładamy na sztangę. Kudłaszek Natalia, Budowlanie Nowy Domyśl, podejście pierwsze. Trenerem tej zawodniczki jest pan Tomasz Kudłaszek, ojciec Natalii. Kudłaszek Natalia to aktualna mistrzyni Polski do 15 Małeszewicze 2013. Thank you.
podejście zaliczone. 41, zakładamy na sztangę. Kudłaszyk Natalia, budowlanie Nowy Tomyśl, podejście drugie. Do 45 przygotuje się Kudłaszyk Paulina, również budowlanie Nowy Tomyśl. Proszę zatrzymać czas. 43 kg. Kudłaszyk Natalia, podejście drugie. Do 45 przygotuje się Kudłaszyk Paulina. Podejście niezaliczone. Natalia, znamy taką piosenkę. Polacy, nic się nie stało. Także, więc masz jeszcze jedno podejście. A to śpiewają niektórzy panowie z niektórych dyscyplin sportowych. Kudłaszyk Natalia, budowlanie Nowy Tomyśl, podejście trzecie. Do 45 przygotuje się Kudłaszyk Paulina. Podejście niezaliczone. 45 kg zakładamy na sztangę. Kudłaszyk Paulina, budowlanie Nowy Tomyśl, podejście pierwsze. Do 48 przygotuje się Oleśkiewicz Sylwia. Natalia Kudłaszyk uzyskała prawie 40 kg. Sylwia Omega Kleszczów, podejście pierwsze, podejścia drugiego.
przygotuje się kudłaszek. Zmiana 48, zakładamy nasz. Jest 48. Kudłaszek Paulina. Minuta czasu. Kudłaszek Paulina, budowlanie Nowy Tomyśl, podejście drugie. Minuta czasu dla zawodniczki. Do 49 przygotuje się Oleśkiewicz Sylwia. Kudłaszek Paulina to trzecia zawodniczka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dobryszyce 2013. Trenerem z kolei tej zawodniczki jest pan Marcin Lampe. Państwo, Oleśkiewicz Sylwia to mistrzyni Europy do lat 15, Kłajpeda 2013, to mistrzyni Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ciężar sztangi 50 kg, Oleśkiewicz Sylwia, Omega Kleszczów, podejście drugie, 2 minuty czasu do podejścia trzeciego, przygotuje się Kudłaszek Paulina. Oleśkiewicz Sylwia podchodzi, Oleśkiewicz Sylwia. Podejście niezaliczone. Proszę o założenie na sztangę 53 kg. Oleśkiewicz Sylwia, Omega Kleszczów, podejście drugie. Atak na rekord Polski w rwaniu, na swój rekord, który do tej pory wynosi 51 kg. A tu właśnie Paulina zaliczyła w rwaniu 48 kg. Hop! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Powolutku, powolutku.
podejście. Zaliczony nowy rekord Polski. Dolar 15 w rwaniu. Oleśkiewicz Sylwia. 54 panowie, zakładamy na sztangę. 2 minuty czasu. Oleśkiewicz Sylwia. Omega Kleszczów. Podejście trzecie. Między rwaniem a podrzutem 5-minutowa przerwa. Zatrzymać czas. 56 kg zakładamy na sztangę. Jest to z kolei atak na rekord Polski do lat 15 i do lat 17 w rwaniu. Dotychczasowy rekord Polski w rwaniu należy do Szlasy Emilii, Legia Warszawa i wynosi 55 kg. Atak na kolejne 2 rekordy Polski. A mówię, że była tak znakomita w Kłajpedzie, ponieważ byłem tam, sędziowałem. To jest dlatego, mogę to stwierdzić. Czy jeszcze tam jakiś pan DJ istnieje? Może jakąś biłgorejską nutę pieją, góry pieją, może tam zespół piersi coś tam tu jeszcze, jakąś bałkanicę. Może by Słowianki gdzieś tam coś jeszcze grają. Więc nie.